25 października wspominamy błogosławionego Karola Gnocchi, prezbitera. Gdy w obecności premiera Włoch, de Gaspari, otwierany był dom dla kolejnych sierot wojennych, chłopiec, który miał wygłosić przygotowane przemówienie, powiedział tylko: "Ksiądz Karol to nasz anioł stróż". Resztę słów stłumiły łzy. W czasie pogrzebu, który prowadził kardynał Montini, późniejszy papież Paweł VI, inny chłopiec ze wzruszeniem i pewnością zapewnił w imieniu kalekich dzieci, że teraz będzie do niego mówił święty Karol. Włoski ojciec miłosierdzia przyszedł na świat 25 października 1902 roku w San Columbano w Lombardii. Miał wyjątkowo piękne oczy. Jego matka była krawcową, ojciec kamieniarzem. Z powodu choroby zawodowej zmarł, gdy Karol miał 5 lat. Matka z trzema synami przeprowadziła się do Mediolanu. Tam w krótkim czasie zmarli starsi bracia. Karol, ze względu na zdrowie, często przebywał na wsi, u krewnych. Pobożność matki i środowiska przyczyniły się do rozpoznania powołania kapłańskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1925 roku. W parafiach, do których był posłany, uwidocznił się jego talent do pracy wśród dzieci i młodzieży. Był też duszpasterzem akademickim. Gdy Włochy przystąpiły do udziału w II wojnie światowej, zgłosił się jako ochotnik do służby. Chciał być jako kapelan blisko swoich dawnych podopiecznych, zaciągniętych do wojska. Swoją posługę spełniał bardzo gorliwie, nie zważając na własne bezpieczeństwo. Modlił się z żołnierzami, spowiadał ich, rozmawiał, pocieszał, pisał im listy i czytał odpowiedzi. Wielu młodych żołnierzy było analfabetami. Cudem uniknął śmierci. Gdy po ciężkich doświadczeniach wojny wrócił do Mediolanu, miasto podnosiło się z ruin, a on pochylił się nad osieroconymi dziećmi. Najczęściej były kalekami, pozostawionymi bez jakiejkolwiek opieki. Dzięki życzliwości władz miejscowych w dużym budynku zorganizował dom, w którym przyjmował sieroty. Zapewnił im nie tylko dach nad głową i godne warunki życia, ale stworzył specyficzną pedagogikę, pomagał dzieciom, aktywizował je, uczył akceptacji kalectwa i mimo swojego kalectwa służby innym. Zmarł w opinii świętości 28 lutego 1956 roku w Mediolanie. W przemówieniu do członków fundacji założonej przez księdza Karola święty Jan Paweł mówił, że ich założyciel robił wszystko, by przywrócić godność osoby ludzkiej tym dzieciom. Był przekonany, że nie wystarczy pomagać chorym. Konieczne jest przywrócenie człowieczeństwa, promowanie go poprzez odpowiednie terapie, mające na celu przywrócenie mu pewności siebie. Miłość była sekretem całego jego życia. W każdym cierpiącym widział Chrystusa ukrzyżowanego, tym bardziej, jeśli byli oni kruchymi, małymi, bezbronnymi jednostkami. Zrozumiał, że światło, które może nadać sens niewinnemu bólowi dzieci, pochodzi z tajemnicy krzyża. Każdy okaleczony był dla niego małą relikwią chrześcijańskiego odkupienia i znakiem zapowiadającym wielkanocną chwałę. Papież Benedykt XVI w dniu beatyfikacji 25 października 2009 roku powiedział o księdzu Karolu: "Dał z siebie wszystko do końca, a umierając dał rogówki dwom niewidomym chłopcom". Jego praca nieustannie się rozwijała i dziś Fundacja Don Gnocchi jest liderem w opiece nad osobami w każdym wieku, które potrzebują rehabilitacji. Błogosławiony Karol był jednym z pierwszych dawców rogówek, gdy jeszcze nie było stosownych uregulowań prawnych. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele błogosławionego Karola, który wskazywał młodzieży drogę zbawienia. Spraw, abyśmy naśladując Jego przykład, wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.